Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Polonia 1908 Marcinki Kępno zremisowała 2-2 w sparingowym spotkaniu, które rozegrano na sztucznym boisku, a w zasadzie na połowie boiska. Na początku spotkania wystąpiła bowiem awaria oświetlenia, której nie usunięto do końca meczu. Na zmniejszonym placu gry ustawiono także mniejszą bramkę. Trzeba przyznać, że wbrew pozorom to był całkiem niezły mecz. Piłkarze w bliskim kontakcie grali szybko, pod dużą presją, musieli też operować piłką, często na jeden, góra dwa kontakty. Tomasz Jaworski, szkoleniowiec Polonii, zadowolony był z tej konfrontacji. Chwalił także przeciwników, którzy bardzo wysoko zawiesili poprzeczkę. Wiele fragmentów gry, które zostały praktycznie gdzieś tutaj mało realizowane. Nie było, że tak powiem, spalonych. Taka gra, bym powiedział, uproszczona, ale dobra gra treningowa. Nie ukrywam, że poziom przeciwnika całkiem zadowalający, tak? Bo widzę, że tutaj kilku zawodników, którzy faktycznie prezentują niezły poziom, chętnie bym ich widział w swoim zespole. Ja bym powiedział, że to dobra taka gra treningowa, dobre tempo. Momenty były, że rzeczywiście fajnie to dobrze wyglądało, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, dużo z takich sytuacji. Piłkarze Zawiszy stworzyli o wiele więcej klarownych sytuacji, których w sobie tylko znany sposób nie potrafili zamienić na gola. Mimo wszystko Łukasz Domino zadowolony był z tego, co zaprezentował Zawisza w tym starciu. Zadowoliła nas na pewno gra, tam wynik może tak się nie liczył teraz, ale gra i tym bardziej, że jeszcze taka sytuacja wyszła, że na mniejszym boisku widać było dużo techniki, że nie ustępowaliśmy Polonii tutaj, żeby technicznie odstawali. My ani oni, tak mi się wydaje, że równy mecz, a jednak rozgrywkowo to oni są troszeczkę wyżej. W sobotę Kępnianie sparować będą z czwartoligową jutrzenką Warta, drużyną, którą w poprzedniej rundzie prowadził trener Jaworski. Niestety martwi absencja kilku zawodników, którzy tuż przed inauguracją wiosny doznali kontuzji. Czy to coś poważnego? Ja myślę, że nie, że to są takie urazy, mikrourazy. Po konsultacji z zawodnikami dałem im odpocząć dzień lub dwa, żeby to wszystko wróciło do normy. I mam nadzieję, że już pod koniec tygodnia, być może już z początkiem przyszłego, będą do dyspozycji. Dla Polonii bramki zdobyli w tym spotkaniu Jakub Pelc i Borys Wawrzyniak. Dla Zawiszy punktował Iwan Parchomenko i Kamil Jurasik. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.